Zasady, Damian, znamy, tak? Słyszysz mnie? Tak. Nie odzywam się to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco. Omawiamy błędy sobie na bieżąco. Egzaminator będzie omawiał na koniec egzaminu. Zrobimy sobie jakąś przykładową trasę kategorii AM motorowery w Wordzie Łódź na Maratońskiej. Tak? Gotowy? Popatrz tutaj w lewo. Stąd będziesz wyjeżdżał. Widzisz? Z bordu tutaj. Także będziesz włączającym do ruchu. Trzeba pamiętać, że nie spieszymy się, rozglądamy się i wszystkim ustępujemy, jeżeli chodzi o włączającego do ruchu. Także pamiętamy o tym, żeby tutaj ewentualnie, jak dojeżdżamy, widoczność ograniczona, żeby się zatrzymać, rozejrzeć, nie spieszyć się, żeby nie wyskoczyć i wiesz, i od razu sobie nie przerwać egzaminu. Pamiętamy o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Egzamin zaczyna się w Wordzie i kończy się w Wordzie. Jak gotowy, to ruszamy. Widzisz, tak jak on tutaj wyjeżdża. Jest włączającym. Tak. Musi nam ustać. I będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo. Będziemy skręcać w lewo. Te stopy popraw, tak żeby blisko motocykla, w lewo na skrzyżowanie. Popatrz teraz na znaki, popatrz co się dzieje na drodze z pierwszeństwem i jak wolne to widzę. Prawy kierunkowskaz i teraz co? Jaki kierunek? Prawy na wyjeździe, dokładnie. Ale pamiętaj, trzymać dłużej ten kierunkowskaz do wyjazdu. Nie wyłączać za szybko. Skręcać w prawo. Nadwidziałem. Nadwidziałem. Jaka prędkość była? W prawo na skrzyżowaniu. W prawo. Patrzeć na znaki. Jaka była prędkość tam? 30. No. Patrzeć na znaki. Dokąd obowiązuje ograniczenie prędkości? Lub, tak jak tutaj, do odwołania, tak? No, bo tam nie było skrzyżowania, dlatego że był wjazd do strefy zamieszkania. To nie było skrzyżowanie, dlatego zostało odwołane znakiem. Patrzymy na tego pieszego z lewej, bo zobaczcie, czajnikuje z prawej. No ale nie wchodzi jeszcze, tak, pamiętać o tym, zbliżasz się do przejścia dla pieszych, szczególna ostrożność, zmniejszenie prędkości w tej sytuacji, tak, bo pieszy zbliżał się z prawej, z lewej do przejścia, żeby cię nie zaskoczył, że wkroczy nagle, to musisz pamiętać, zmniejszasz prędkość, nawiązujesz kontakt wzrokowy i wtedy sytuacja się często sama rozwiązuje. Pamiętaj, że mamy obowiązek ustąpić wtedy, jak wkracza lub się znajduje już na przejściu. Jak stoi na chodniku, jeszcze nie mamy obowiązku ustąpienia, ale pamiętać o tym zmniejszaniu prędkości. Wtedy cię na pewno nie zaskoczy. Także tutaj trochę tego mi brakło. Tej reakcji.
przejścia obserwujemy, patrzymy daleko na drogę, żeby zauważyć te znaki wcześniej, te przejścia i żeby móc się przygotować do ewentualnego działania. Ograniczoną przejedziemy tą sytuację, to wracamy do prawej strony swojego pasa. Tak, oczywiście uważaj na tego, uważaj. Oczywiście pamiętaj, zmieniając pozycję o metr, robimy to z kierunkowskazem, patrząc w lusterko i rozglądając się jeszcze. Patrząc, szukając, czy w martwym polu kogoś nie ma. Będziemy na skrzyżowaniu skręcać w prawo Wyszyńskiego w Waltera Janka. I teraz w prawo. Rozglądamy się. No, ale zmiana była pasa ruchu bez kierunkowskazu, stopę lewą popraw. Tam byłeś na prawym pasie, który się kończył i brakło mi kierunkowskazu przy zmianie, czyli błąd był. I popatrz teraz na znaki tutaj. Też się pas tworzy, czyli skoro się utworzył prawy pas, to co robimy? Zmieniamy. I w prawo będziemy na skrzyżowaniu skręcać. Popatrz na znaki. Będzie odrębny pas do skrętu w prawo. Kierunkowskaz. Wjeżdżamy na pas do skrętu w prawo. Tak. I z niego skręcamy. Waltera Jankę z kienistą. I będziemy na najbliższym skrzyżowaniu skręcać w prawo. Brawo, brawo, co jest, błąd tutaj był, no jedziemy, jedziemy w prawo, Damian miało być w prawo, na najbliższym skrzyżowaniu powiedziałem, będziemy skręcać w lewo, przez ten twój błąd nasza trasa się wydłuży. Kierunek wyłączył. Błąd. I powrót, drugi błąd. Czyli co? Wynik negatywny już byś dostał.
Gdzie kierunki były przy omijaniu? Co? Słyszysz mnie? No to skoncentrować się. Rozglądać się i na powrocie tak, kierunkowskaz. I w lewo będziemy skręcać na skrzyżowanie. W lewo. Tak, na dwukierunkowe ustawienie do osi jezdni. I w lewo będziemy skręcać. A teraz jaką drogą jedziemy? Tak, dwukierunkową. Popatrz no przez lewe ramię. No, a no to jedno, czyli co? Błąd znowu robimy tutaj. Złego ustawienia. Tam była dwukierunkowa, a tu była jednokierunkowa. Okrągły tyłem do nas po lewej stronie. Czyli zakaz wjazdu. Następna sprawa, że jak wjeżdżałeś w drogę, to nie popatrzyłeś na znaki, jakie były. Mówiłem o tym, żeby patrzeć na znaki. Skręcamy w lewo. Jaka droga? Dwukierunkowa. Czyli tak, ustawiamy się do skrętu w lewo przy osi jezdni. I popatrz teraz po skręcie. Czy są jakieś znaki po prawej, czy nie ma? O pierwszeństwie żadnego znaku nie ma. Na drodze poprzecznej też nie ma. W prawo. Nie spieszyć się, czyli równorzędne skrzyżowanie, tak? I w lewo pojedziemy. I popatrz, na naszej drodze nie ma znaku o pierwszeństwie, rozglądamy się, kolejne równorzędne skrzyżowanie, co prawda tu mamy pierwszeństwo, bo jakby nadjeżdżali, byliby z lewej strony. I wolno teraz, bo zobacz, zbliżamy się do skrzyżowania, a nie widzimy, na naszej drodze nie ma znaku, także nie wiemy, czy to nie jest równorzędne. Patrzymy, no nie, akurat to jest, my mamy tu pierwszeństwo. I drogą z pierwszeństwem będziemy jechać. No i co to? Co to? A gdzie kierunek? Za późno. I w lewo będziemy jechać. W lewo. O tak, jednokierunkowa, czyli do lewej, zdecydowanie Damian, do lewej. I przerwany egzamin. Jaki był znak? Stop. Dlaczego się nie zatrzymałem? Co? W prawo. No jak nie pomyślałem, w prawo jedziemy. Nie ma wyznaczonego miejsca, to gdzie się zatrzymujemy ze względu na znak stop? Przed wjazdem na skrzyżowanie, tak? Tutaj mamy linię. No. Oj bracie, ogarnąć się i się skoncentrować. Jeżeli widzisz, że jest jednokierunkowa, zdecydowanie zjeżdżać do lewej krawędzi. Bo tam żeś zasygnalizował, no i tak było, wiesz. Prawie dobrze. Czyli poprawiłeś ten błąd tutaj złego skrętu na jednokierunkowej, no ale odwaliłeś numer na stopie. Nie zatrzymałeś się, czyli w takiej sytuacji egzamin jest przerwany. Zagrożenie w ruchu stworzyłeś. Wziąć do teorii, przypomnieć sobie teorię, jak to z tymi znakami stop jest. I tu jest to samo. Nakaz jazdy nie zwalnia włączenia kierunkowskazu, gdy skręcamy na skrzyżowanie. Czyli taka sama sytuacja, jak jazda po drodze z pierwszeństwem, gdy skręcamy. Rozumiemy to?
znaki. Gdzie jedziemy na tym skrzyżowaniu? Damian, gdzie jedziemy na tym skrzyżowaniu? Na wprost. Komu ustępujemy? Tym z prawej, bo droga z pierwszeństwem prowadzi w prawo, czyli ci z prawej mają pierwszeństwo. Ale jedziemy prosto. Patrzymy, co się dzieje z prawej. Nie ma nikogo. Jedziemy. I w prawo. Patrzymy na znaki po prawej stronie. Pamiętamy, że zanim skręcimy, to musimy popatrzeć na skrzyżowanie w lewo. I popatrzeć, co tam jest na tym zakręcie, jaki jest punkt skrętu i gdzie, w którym miejscu i jakie znaki po prawej stronie są ustawione. I rozpędzamy. Rozpędzamy. Widzisz ostatnią lampę? Na wysokości ostatniej lampy zgodnie z przepisami zatrzymujemy. Zmieniałeś tor jazdy o metr? To po co kierunkowskaz? Nie był potrzebny. Trzeba kontrolować to, co się za nami dzieje. To jest ważniejsze niż ten kierunkowskaz. Jak możliwe, kontynuujemy jazdę. Zobacz, zaczyna jechać. Omija nas. Jesteśmy włączającym do ruchu. Musimy wszystkim ustąpić i teraz. Jechał szybko. Zacząłeś ruszać, jak on zdecydował o manewrze omijania. I w takiej sytuacji trzeba czekać, bo tak to będzie wymuszenie pierwszeństwa. Nie spieszyć się. Pamiętać, skoro zatrzymujemy się na tym samym pasie ruchu, jednocześnie nie zmieniając toru jazdy o ten minimum metr, to bez kierunkowskazu, tak samo włączanie do ruchu, bez kierunkowskazu, jeżeli nie zmieniamy pasa ruchu czy toru jazdy o minimum metr, ale z upewnianiem o możliwości jazdy. O czym tutaj musimy pamiętać? Dokładnie. Podniesione zapory nie gwarantują bezpiecznego przejazdu. Rozglądamy się. Do końca drogi i w lewo. Jaka droga? Tak, czyli ustawienie przy osi jezdni. Pół metra do metra od osi. Patrzymy daleko na drogę, patrzymy na znaki. Co tu mamy? Ostrzeżenie o niebezpiecznym przejściu, czyli zmniejszyć prędkość, bo zobacz, nic nie widać. Mogą się nagle pojawić. Jeżeli byśmy chcieli ominąć te nierówności na tym przystanku, o, widzisz, jak się pojawiła piesza? Tak, zdecyduje się na wejście. Dokładnie. Jeżeli byśmy chcieli ominąć te nierówności, to powinniśmy zmienić z kierunkowskazem nasze położenie na pasie ruchu.
potem się dzieje. I wjeżdżamy. No ale dlaczego stałeś na ludzie? Co to za stanie na ludzie? Nie ma stania na ludzie, jak czekamy. Aha, na dwójce, no dobrze. Troszkę nas opóźnili, bo nie pokazywali tego lewego kierunkowskazu, także musieliśmy czekać. Nie wiedzieliśmy, co będą robili. Także trzeba pamiętać, że ci na drodze z pierwszeństwem mają pierwszeństwo. Nie każdy pokazuje lewym kierunkowskazem swój zamiar. Troszeczkę opóźniając nasze działanie. No ale tak już jest. Przepisy są niespójne. Pozwalają na pełną dowolność. W lewo pojedziemy. No i tutaj już byśmy wracali do Wordu. Widzimy droga dojazdowa, czyli byś skręcał w prawo i wjeżdżał. Oczywiście w Twoim przypadku byś siedział z boku koło egzaminatora w aucie, bo wynik był negatywny, przerwany egzamin.